Problemy. Program publicystyczny. Problemy. Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Dziś panu, problem, będziemy rozwiązywać problem kumoterstwa. Ten problem dotyczy obecnej sytuacji w naszym kraju. Proszę pana, no i co, że to jaki to jest dla pana problem? Jeżeli wszystko jest załatwiane między układami, trzeba mieć znajomość i tak dalej, to przy okazji to ja uważam, że rodzina jednak chyba lepiej, że ja pomaga rodzinie. Nie, proszę państwa, proszę państwa. Problem, to chyba dla pana chwileczkę, problem. Chwileczkę, proszę pana. Na moim pan, przykładzie, pan, na, tak, na, ja na pańskim przykładzie. Jestem dyrektorem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej. Mało tego, jest pan dyrygentem, ale kompletnie pan kompletnie nie ma słuchu. Nie, ale ja nie muszę słyszeć, co ja gram. To jest dla widzów. A doświadczenie zdobywałem, proszę pana, dokładnie, chodząc z ojcem, który jest księdzem, przy organach w niedzielę. Bardzo pięknie, nasłuchałem się. To po co pan wiem, rzec z trąbą? Proszę pana, to są te organy. To jest... Życie człowieka uczy. Życie. Tak. Przedefiniujmy znaczenie tego słowa. Chciałem powiedzieć, że zaczynałem jako prosty spawacz, a potem remontowałem AGD. Zwłaszcza pralki. Remontował. Ale kiedyś to też ma swój plus. Remontowałem sterownik od pralki i sąsiadka mi powiedziała, że jestem takie mam dłonie jak chirurg i że remontuję sterownik, a to jest serce pralki. I poszedłem za ciosem. Moja ciotka pracowała w Departamencie Zdrowia, no i jestem teraz zasłużonym profesorem. Ale proszę pana, jak to jest możliwe, moment, jak to jest możliwe, że pan przeszczepił serce człowieka zwierzęciu? Proszę pana, to przeszczepiłem serce zdrowego 24-latka, takiej malutkiej kuszce, która nie mogła już chodzić, prawie w ogóle. To pięknie. Ale serce pan przeszczepił, to trzeba było nogi przeszczepić. Ale jej nie, ona miała po prostu takie żylaki na nogach już spowodowane zakrzepicą, że trzeba było znaleźć dawcę. A kim był dawca? 24-latek? Tak, to był taki, no on mój asystent. No tak. Nie wiem, czy to jest skandal, czy należy się z tego cieszyć. Do widzenia państwu. Cieszyć.